Rodziny z
czcigodnych gości, którzy raczyli przyjąć zaproszenie na nasze uroczystości, a są to pani konsul Republiki Rzeczypospolitej Polskiej Izabela Bogojewo-Fastowicz, jest to konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej z Ostrawy. Województwo Moravsko-Śląskie, czyli kraj Moravsko-Śląski, prezentuje nam miejsce Wejtmana, pan magister Łukasz Suryjo, także tak serdecznie witam. Holding POKD, czyli Ostrawsko-Karwiński Dom, prezentuje w naszym kościele miejsce przedseda POKD, pan magister Jan Sowi. Panie magistrze, serdecznie witam. Witam także pana inżyniera Bolesława Wywalczyka i pana inżyniera Karela Blachuta. Są wśród nas obecni również dyrektorzy spółek Alpex. Jest to pan magister inżynier Ryszard Szajchała, członek zarządu Pol Alpexu, pan magister inżynier Mirosław Denny. Są także przedstawiciele Pakistanu Karmińskiego w osobie pana magistra prymatora Władimira Kolka. Także pan magistrze, tak serdecznie witam. Wiem, że jest także delegacja województwa śląskiego w Katowicach, także delegację Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Najserdeczniej witam. Witam także czcigodnych parafian, całą radę publiczną, jak tutaj z tej czeskiej strony rzeki Olsy, tak i z tej polskiej strony rzeki Olsy. Przyjmować nas z tym uczciwym serdecznie witami w naszym kościele na modlitwie za nasze zależne organizacje, do Olsy, rodziny, ale także z nami, żadę, a dla wszystkich kolegów, znajomych, przyjaciół, zapraszam do swojej modlitwy. Na zaczęcie naszą społeczną modlitwę litujmy Syn Przyjmu. Wyznam
nasze pracy z nami, nebo nikdy nám spása blíže než ten dík, když jsme jim uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do nových zdroje světla. Veďme po čestný život jako ve dne, ne v hodování a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závistí. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádostí. Slyšeli jsme?
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, zobaczcie, świeci słońce. W liturgii słońce jest zawsze znakiem nadziei i zmartwychwstania. Jezus bywał określany w liturgii jako lux ex oriente, czyli światło ze wschodu, stąd też wschód zawsze jest w chrześcijaństwie stroną uprzywilejowaną, ponieważ symbolizuje życie i zmartwychwstanie. Każdy ołtarz Kościoła powinien być zawsze usytuowany, o ile pozwala, oczywiście na to teren, czy grunta kościelne zamówione na budowę Kościoła zawsze powinien być zwrócony w kierunku wschodnim. Bracia i siostry, przeżywamy dzisiaj Adwent. Nowy czas łaski. Nowy początek. Jak wiemy, Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny, nowy cykl naszego życia. I tych cykli naszego życia, bracia i siostry, mamy wiele. Bo albo one dotyczą roku cywilnego, kiedy wszyscy radujemy się na Sylwestra, zamykając stare sprawy, otwierając nowe, ale także w życiu kościelnym, trochę wcześniej, właśnie w pierwszą niedzielę Adwentu, kiedy zapalamy pierwszą świecę, która jest symbolem obecności Bożej, ale także bycia gotowym, znów zamykamy pewien okres łaski danej nam przez Pana i wstępujemy w zupełnie nowy wymiar naszego życia. I właśnie ten nowy początek gromadzi nas dzisiaj w Kościele Świętej Marii Magdaleny, pod jej witrażem, w prezbiterium Kościoła na samym środku, ale także pod reliefem Świętej Barbary na ołtarzu bocznym gromadzi nas, abyśmy wypraszali obfitość Bożych darów, Bożej łaski na nowy etap naszego życia. I wy, drogie rodziny, drodzy zgromadzeni tutaj krewni naszych górników, których dzisiaj z szacunkiem polecamy Bożemu Miłosierdziu, gromadzicie się po zamknięciu tego trudnego dla was roku kościelnego. Zamykacie się tutaj i przychodzicie, aby wraz z nami dziękować mimo wszystko Panu Bogu za dar Jego łaski. Mawia się czcigodni, że Pan Bóg pisze niezwykle prostymi literami, ale po krzywych liniach naszego życia. I mówiąc dzisiaj, przygotowując to Słowo Boże, z pewnością tak sobie też pomyślałem, że żadne słowa nie pomogą w cierpieniu, w boleści, które w jakiś taki sposób po ludzku bardzo niezasłużony spadły tak tragicznie wtedy, 20 grudnia, na was, spadły na wasze rodziny, na matki, na ojców, na żony, na dzieci, kiedy dowiedzieliście się, że syn, brat, mąż, ojciec nie wróci już do domu. Ale trzeba nam wiedzieć, bracia i siostry, że to, że przemijamy, to, że odchodzimy z tego świata, no w takich czy innych okolicznościach, jednak mimo wszystko należy do bardzo ludzkich spraw naszego życia i naszego przemijania. I mawia się, i tym zawsze żył Kościół od swojego mistrza już 2000 lat, mawia się, że Pan Bóg nigdy nie powołuje nikogo w momencie dla niego nieodpowiednim. Zawsze powołuje w momencie najbardziej odpowiednim, którego my absolutnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo przecież po ludzku sądząc, jeszcze tak wiele zostało, jeszcze tak wiele mielibyśmy razem wspólnie do powiedzenia, czy wspólnie do zrobienia. I muszę przyznać, drodzy bracia i siostry, szczególnie rodziny, że kiedy przed rokiem otrzymałem list
listę zmarłych górników razem z datami ich urodził i zobaczyłem, że właściwie dwóch z nich było młodszych w sumie o 8 lat ode mnie, bo to były roczniki 1989, ja 81. Tak sobie pomyślałem, że przecież równie dobrze mógłbym być na ich miejscu także ja. Tułaczka moja już, jak śpiewana w pieśni pogrzebowej, dobiegła kresu. Dla moich oczu słońce ziemi zgasło. I bracia i siostry, wiecie, nie było mi dane nigdy pracować na kopalni, no bo po liceum, po maturze rozpocząłem studia teologiczne, ale chciałbym powiedzieć, że temat górnictwa nie jest mi jakoś tak obcy czy bliski, tylko i wyłącznie z opowiadań, z książek czy z etosu górniczej pracy, o której wielokrotnie wspominała być może pani w szkole, ale przecież pochodzę ze śląskiej krainy, z miejscowości Smurce, gdzie działała najstarsza kopalnia w Europie, 1654. I muszę powiedzieć, że myśmy jako dzieci nie znali innego miejsca pracy taty niż kopalnia. Kopalnia po polsku, szachta na Cieszyńskim, na Górnym Śląsku, gruba. Zresztą te dwa słowa, i szachta, i gruba, to z języka niemieckiego, i gruba, i szacht. Także wszyscy robili na grubie. Na grubie robił dziadek, na grubie robił tata, na grubie robił wujek, na grubie robili wszyscy. I zawsze od czasu do czasu słyszało się, że ten miał wypadek, tamten nie przeżył. I bywały w naszej świątyni parafialnej pogrzeby górnicze, zawsze była obecna wśród nas tematyka barburki. W szkole z nauczycielkami ćwiczyliśmy różne wierszyki, były różne akademie w uczci święta górniczego. I chyba wszystkie dzieci śląskie znają tę pieśń. Górnicze skarby pod ziemią, głęboko ukryte drzewo. I kiedy dzisiaj wielu z nas już po roku, ale jednak z bólem w sercu gromadzi się w tym kościele, aby zamknąć pewien etap naszego życia, tak z pewnością, bracia i siostry, nie jeden z nas Panu Bogu kładł te pytania. Panie Boże, jak to możliwe? Panie Boże, jak to z Twoją łaskawością i miłosierdziem? Jak to, że inni bywają uzdrowieni, a nawet zmarli, zyskują życie, a mój mąż, mój brat, mój tata, mój syn poniósł ofiarę najwyższą. A przecież, a tam na wierchu słoneczko wisi, żonka się krząta, a synczek śpi. I na to, bracia i siostry, nikt z nas na tej ziemi nigdy nie da jednoznacznej odpowiedzi. Pewne sprawy są po prostu dla nas wszystkich zakryte. Ale trzeba nam pamiętać, że właśnie chrześcijaństwo, wiara, to coś, co wynosi z tego świata. Gdybyśmy, a często zapominamy, gdybyśmy nie odnosili naszych spraw do Pana Boga, o którym za chwilę wyznamy, że jest wszechmogącym Stwórcą nieba i ziemi, wszystkiego widzialnego i niewidzialnego, gdybyśmy tych spraw nie wynosili z tego świata, próżna byłaby nasza wiara. Przecież chrześcijaństwo to wiara w Pana Boga, który kiedyś chwalę, się mimo czesku we sławie, przyjdę sądzić żywe i mrtwe. Jego królestwo bude bez końca. I gdybyśmy nie wyznawali tej prawdy,
cała wiara jest daremna. Mówi apostoł, że wiara to przekonanie o rzeczach, których nie widzimy, pewność tych, w których pokładamy nadzieję. Dlatego też ta święta Barbara, która króluje w tym jakże pięknym kościele, w tej miejscowości kurniczej, niech ta święta Barbara przypomina nam wszystkim tą prawdę, że wszystkie sprawy naszego życia, tak jak ona, męczennica IV wieku, trzeba odnosić do Pana Boga, być Mu w życiu wiernym, kierować się Jego przykazaniami, tak jak było w dzisiejszej Ewangelii Świętej na pierwszą niedzielę Adwentu. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Czyż tak, bracia i siostry, nie było 20 dnia? Czy rzeczywiście znali tę godzinę? Nie znali ani dnia, nie znali ani godziny, kiedy Pan przyszedł i zawołał: chodź, sługo dobry i sługo wierny. Dlatego też, bracia i siostry, przypominajmy sobie tę prawdę, że Kościół, który tworzymy, to nie tylko Kościół ten na ziemi, czyli my, ale to przecież Kościół zwycięski wśród świętych i błogosławionych w niebie. To druga twarz Kościoła, ale jeszcze jest twarz pomiędzy tym, Kościół w czystym, Kościół zmarłych, którzy być może pokutują za swoje słabości, a za których my dzisiaj składamy swoje modły, aby mogli wejść do miejsca radości, spokoju i również naszego ostatecznego przeznaczenia. Nikt z nas nie żyje pro sebe, nikt z nas nie umiera sam sobie. Żyjemy i żyjemy pro Pana, umieramy i umieramy pro Pana. W życiu, w smrci patrzymy na Pana. Każda trzy sestry, ta to myślenka, bude przytomna niejedną dnes, gdyż prosiła na prwni niedzieli adwentni, gdyż przypominamy sobie, jak grzechy je nasz život, na przykład naszych braci i ale każda to myślenka nas wede po celi nasz život, po celi tento cyrkę drogowy, bo byli wszyscy przyprawieni na Pana, który przyjdzie w rodzinę, gdy nikt z nas se určitě rozhodně nenaděje. Svítí slunce, symbol vzkříšení, symbol života. Kéž vždycky, bratři a sestry, za tym sluncem jdeme, za tym sluníčkem, když na něho někdy ještě podíváme v našem životě, vzpomeňme si, že i slunce je symbolem Boží přítomnosti a Božího života. Życzę Wam, drodzy bracia i siostry, czcigodni goście, czcigodne rodziny. Jednak mimo wszystko i w cierpieniu, które jednak mimo wszystko trochę będzie ustawało, bo jakby nie było czas, trochę jednak leczy rany. Nic już nie będzie takie samo, ale czas jednak leczy rany. Życzę Wam, aby to słoneczko, symbol zmartwychwstania, także kiedyś oświecił Wasze życie. Już inaczej, już po przeżyciu wielkiej tragedii, ale aby ta tragedia jednak była w waszym sercu obecna, ale we świetle słońca, w świetle zmartwychwstania. Bo tam na wierchu słoneczko lśni i to słoneczko lśni jeszcze dla nas tak długo, jak Pan Bóg pozwoli nam na tej ziemi żyć. Amen. Wierzę w jedną Boga. Thank you.
prosi o łaskę mądrego przeżywania obecnych dni oraz o duchową radość spoczekiwania na ostateczne wypełnienie się Bożych obietnic. A na przykład